30 czerwca wspominamy błogosławionego Januarego Marię Sarnelego, prezbitera. January urodził się 12 września 1702 roku w Neapolu. Początkowo chciał wstąpić do jezuitów, ostatecznie jednak rozpoczął studia i został adwokatem. Spotykana na każdym kroku nędza ludzi z ulicy kazała mu iść do seminarium. 8 lipca 1732 roku przyjął święcenia kapłańskie. Ubogim poświęcił całe swoje krótkie życie. Nazywany jest apostołem Neapolu. Był jednym z pierwszych redemptorystów u boku założyciela, świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Razem nauczali świeckich katechizmów i organizowali wieczorne nabożeństwa. Szczególnie dużo January zdziałał dla kobiet ulicy. Im poświęcił dużą część swojego apostolskiego wysiłku i kilka książek. Popierał także tworzone wspólnoty ludzi świeckich. Zmarł po misjach parafialnych 30 czerwca 1744 roku, wyczerpany, z zaawansowaną gruźlicą, mając zaledwie 42 lata. Januarego wyniósł do chwały ołtarzy święty Jan Paweł II 12 maja 1996 roku. Módlmy się. Boże, Ty wybrałeś błogosławionego Januarego Marię prezbitera, aby przez głoszenie Słowa Bożego i niesienie pomocy uciśnionym okazać im Twoją miłość. Spraw, abyśmy za jego przykładem, w duchu Twojej miłości, chętnie spieszyli z pomocą naszym braciom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.